1981 roku ksiądz biskup Kilian Kraszewski po powrocie z Rzymu, kiedy spotkał się z ojcem świętym Janem Pawłem II, na Jasnej Górze wyjawił, co następuje. Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił kapłanów, którzy do niego wtedy przybyli. Kapłani ci wtedy odmawiali egzorcyzm Leona XIII. Ten egzorcyzm, który znamy, też będzie odmawiać egzorcyzm świętego Michała Archanioła, tej modlitwy do świętego Michała Archanioła. Ale kiedy już kapłani tam obecni, poczuli się właśnie biskup Kraszewski, odmówili ten egzorcyzm modlitwę do świętego Michała Archanioła, wtedy ojciec święty Jan Paweł II wyjął z kieszeni swój różaniec i pokazując ten różaniec obecny powiedział: ale przecież to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich. Widząc zaskoczenie na twarzach właśnie zgromadzonych, dodał, że jeśli nie mieli wątpliwości, to ja nadaję rodzajcowi pomoc widzący. Na Jasnej Górze, kiedy było to zebranie w sali rodzajcowej, także ich